I jak? Prawie. Ludziska, zebraliście 60 tysięcy lajków w jeden dzień. Czekają was najlepsze lifehacki. Kasia! Kasia! Co? Jakiś ptak nakasztanił mi na kurtkę. Możesz to zmazać? Moi przyjaciele czekają. O, widziałam taki lifehack na TikToku. Pokażę ci. Daj telefon. A, już łapię. Zrobimy to szybko. A czy u nich to zadziałało? Ze mną wszystko zadziała. Jeśli chcecie kolejne szalone wideo o lifehackach, zbierzmy 60 tysięcy lajków. Raz, dwa, trzy. Czekajcie na to. I jak? Prawie. No co? Nie ma plamy. Dobra, daj mi telefon, muszę uciekać. W sumie ciekawe, czy im się udało. Kasia! Więc mówisz, że wszystko zadziałało? No ale przecież nie ma plamy, nie? Roz, znalazłam na ulicy 200 zł! Super! Tylko nie mów mamie, bo ci zabierze i powie, że nie potrzebujesz tych pieniędzy. Co tam znalazłaś? Nic. Znalazłam jeża na ulicy. Jeża? Zimą? Tak, myślę, że chciał po prostu zrobić siku, a potem wrócił do swojej dziury. Dlaczego to tak wygniotłeś? Spoko, widziałam lifehacka, jak to wyprasować. Prosty lifehack, jak wyprostować pogniecony banknot. Weź prostownicę i wyprostuj obie strony. Voilà! Weź prostownicę do włosów mamy. Co ty zrobiłeś? Gdzie jest moje 200 zł? Może lifehack nie zadziałał. Albo coś nie tak z twoimi rękoma. Super, możesz to zatrzymać. O, mamo! Przecież ta koszula jest już niemodna. Spójrz, znalazłam lifehack. Wiem, jak ją naprawić. Ale ta koszula... Daj mi ją, ja to zrobię. A może nie? Gotowe! No widzisz, stylowe i wyjątkowe. Podoba ci się? Podoba. Najważniejsze, czy tacie się podoba. To była jego koszula. Ups. Może nie powinniśmy dzisiaj wychodzić z domu? Dlaczego? Wyglądasz super. Dobrze, dobrze. Zostajemy w domu. Bu! Oszalałaś? A czego tak się boisz? A, dostałeś znowu pałę. Utopić czy spalić? Co wolisz? Jeszcze nie wiem. Może nakarmię psa sąsiada. Zauważą, że nie ma dzienniczka. No wiem. Chyba wiem, co robić. I to mnie przeraża. Nie bój się. Spójrz, lifehack. Ha!
Ale super, dawaj. Czekaj, co? 5 pał? Dobra, nie dajmy się ponieść emocjom. No i co ty narobiłaś? Czy ty znowu próbowałeś spalić dzienniczek? Czyżby znowu same pały? No pięknie, 5 pał. I do tego nie uzupełniasz dzienniczka. Nie będziesz miał szlabanu na tydzień, ale na 2. Wielkie dzięki. Ej, wszyscy, chodźcie tu. Znalazłem nowego TikToka z lifehackami. Sprawdźmy, co tam ma interesującego. Patrzcie. Co to miało być, miau? Po co się z tym męczysz? Spójrz na ten lifehack. Zobacz, jakie super. Masz, niezłe, nie? Fantastyczne. I czym teraz mam myć zęby? To nic, mamo. Twoje zęby i tak są śnieżno-białe. Jesteś piękna. Tak uważasz? Idziemy na spacer. Chwila, chwila. A posprzątaliście ten bałagan? Wszystko posprząta, pójdzie na spacer. Ale to dużo czasu. Widziałem lifehack, jak zrobić to szybko. Owiń wokół dłoni szeroki kawałek taśmy klejącej, lepką stroną do góry. Teraz będzie prościej. Ale przecież po jednej ręce nie wystarczy. Nie potrzebujemy ręki, skoro mamy ciebie. Myślę, że to zły pomysł. Chcesz wyjść? Tak. No to lecimy. Więc kto wychodzi na spacer? Ja! Ale przecież to ja zebrałam wszystko! Wydaje mi się, że nie wszystko. To jest mój popcorn! Nie, bo mój! Oddaj to! Odczep się od mojego popcornu! Odwal się! Zostaw mój popcorn! No i co narobiłaś? Że ja? Ja tylko chciałam zabrać swój popcorn! On był mój! Mama zaraz wróci z pracy. Musimy wszystko posprzątać. Widziałam lifehack, jak to można wyczyścić. Przywiąż szczotkę w ten sposób, posługując się linką. Następnie przymocuj do zderzaka samochodu. Nie zapomnij o drugiej stronie. To co? Do roboty! Czemu ja? Ja to zrobiłam, więc ty sprzątasz. Chcesz czekoladę? Chcę.
więc mam dla ciebie zadanie. Musisz zamieść cały popcorn. Okej. I co słychać? Wszystko super. Wszystko super? Wszystko super. A gdzie Krzyś? W pokoju. Ros, nie chcę już czekolady. Najadłem się popcornem. Ciekawe, co mu kazałeś zrobić za czekoladę? A teraz idźcie odrabiać pracę domową na cały tydzień. Ach, mamo, wiem jak można odkurzać i nie przeszkadzać innym. Jeśli przewracasz się o odkurzacz, po prostu zrób pętlę z elastycznej liny i przymocuj ją do obu stron odkurzacza. Następnie przełóż przez pętlę i załóż jak normalny plecak. Teraz nie będziesz się już potykać o węża. Podtrzymaj linę, będziesz jej potrzebować. Tylko trzymaj odkurzacz mocno i jeszcze będziemy go potrzebować. Więc jak, jesteś gotowa na wielki eksperyment? Jedziemy? Tak. No i co robicie? Wyjdźcie na zewnątrz, jest taka ładna pogoda. Patrzcie, co znalazłam. Zapomniałam w ogóle, że to kupiłam. Chcecie? Mamo, przecież mówiłaś, że to niezdrowe. Raz na jakiś czas można. Nie powinnam tego kupować? Kiedy ja w ogóle to kupiłam? No nieważne. Nie! To chyba nie ja kupiłam, prawda? Aha. Cich! Oj, kotek, zrobisz ze mnie yeti. No i co? Znowu przyszedłeś? No już, już, schodź, schodź. No nie, ty tak serio? No już, już. No nie patrz tak na mnie. No dobrze, dobrze, jest mi wstyd. Ale wiem, jak to naprawić. Pewnie tata się nie obrazi. No i co tak patrzysz? Widzisz, jak się staram. No i co? Podoba ci się? To super! Ja czysta jestem. Mamo! Co zrobiłaś z tatą? Gdzie jest jego ciało?
Mówiłam ci, że to zły pomysł. No i patrz. Dom wariatów, miau.